Po miesiącach przygotowań w ubiegły poniedziałek oficjalnie otwarto turystyczny szlak patriotyczny Polski Walczącej. Gorące brawa, tablica. Główne uroczystości odbyły się na miejskim rynku w Legionowie. Później złożono kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym ofiary hitlerowskiej zbrodni z sierpnia 1944 roku w Nowopolu. Kombatanci od lat mówili o tym, że warto upamiętnić te ważne miejsca dla historii naszego terenu i dla historii Polski. Szukamy różnych formuł na to upamiętnienie i kilka lat temu przyszedł nam do głowy taki pomysł wspólnie dotyczący tego, by zadbać o nowoczesną formę, jednocześnie taką związaną z turystyką. Coraz więcej osób biega, jeździ na rowerze, spaceruje. Pomyśleliśmy więc o szlaku turystycznym ze szczególnymi punktami na tym szlaku, z miejscami pamięci. Turystyczny szlak patriotyczny Polski Walczącej liczy w sumie 140 kilometrów. Składają się na niego trzy trasy, czarna, zielona i czerwona. Przebiegają one przez teren Jabłonny, Nieporętu, Serocka i Wieliszewa. Do odwiedzenia jest w sumie 78 punktów. Są to miejsca związane z ważnymi wydarzeniami historycznymi, m.in. pomniki, żołnierskie mogiły czy obiekty militarne. Do powiatowego szlaku jest dołączony dwujęzyczny polsko-angielski przewodnik oraz mapa turystyczna. Częścią szlaku jest też tak zwany szlak miejski opracowany przez Urząd Miasta Legionowo. Liczy on 31 km i jest na nim 28 ważnych dla historii miasta miejsc. Do niego również wydano dwujęzyczny przewodnik i mapę. To z jednej strony historia, patriotyzm, tożsamość, ale z drugiej strony myślę, że fajna atrakcja turystyczna. Tą taką turystyką historyczną coraz więcej ludzi się interesuje i dobrze, że mają dostępny w internecie, dostępny na smartfony, w formie także książkowej dla tych, którzy tradycyjnie z mapą lubią jeździć. Szlak historyczno-turystyczny w nie najbardziej turystycznym miejscu czy mieście, jakim jest Legionowo. Radości ze stworzenia i otwarcia szlaku nie kryli przede wszystkim kombatanci. O stosowne upamiętnienie lokalnej historii zabiegali oni bowiem już od lat 50. ubiegłego wieku. Możemy być dumni, że nasza wspólna służba dla idei powstania tego szlaku dała tak pozytywny wynik. Dzięki niemu wartości takie jak honor, duma narodowa i tożsamość są mocniej zaakcentowane i są bliżej nas. Nasz wspólny wysiłek będzie służył następnym pokoleniom. Wszystkie materiały dotyczące szlaku patriotycznego, czyli mapy, foldery i przewodniki, można dostać w Starostwie Powiatowym i Urzędzie Miasta. Na znakach informujących o poszczególnych punktach szlaku są też umieszczone QR-kody, umożliwiające pobranie aplikacji na smartfony. Po turystycznym szlaku patriotycznym Polski Walczącej można też wędrować nie wychodząc z domu. W internecie jest dostępna jego wersja elektroniczna, czyli tak zwany wirtualny spacer. To ważny dla nas projekt i chcielibyśmy go rozwijać nadal, zarówno w tej warstwie wirtualnej poprzez dostęp elektroniczny do treści związanych z historią, jak i w przestrzeni, więc będziemy otwarci na wszelkie propozycje, uwagi, wnioski dotyczące tego, jak można wykorzystać szlak, jak go użyć do tego, by upowszechniać informacje, wiedzę o naszej historii. Na uroczystym otwarciu szlaku byli obecni przedstawiciele władz powiatu i poszczególnych gmin, kombatanci, przedstawiciele parlamentu oraz powiatowej oświaty. Na uroczystość przybyła też Bożena Żelazowska, zastępca kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.